jest pięknie, właśnie pozbyliśmy się starych róbci, ile wam pokazać jak to wygląda. To jest wszystko, co udało się nazbierać na jednej restauracji przez 4 lata. Człowiek chomik, człowiek odkłada, człowiek, a bo to się przyda, to też się przyda, tamto się przyda, i to się też przyda, i to się przyda, i okazuje się, że z tego wszystkiego, co się przyda, nic się nie przydało. Ja tego nie potrafię pojąć, dlaczego ludzie chomikują. Moja to zawsze mówi, to się jeszcze przyda, to się jeszcze przyda, to się przyda, i później jest tak, że trzeba płacić chłopom, żeby przyjechali, i to, co się przyda, właśnie zabierają. No i na tyle się przyda. A w Sasai się dzieje. No, bo się przyda, bo się przyda. Pamiętam swego czasu, jak jeden z polskich Niemców przyjechał do nas tutaj, do karczmy, siedzieli my, dosyć poważnie my zakropili, no i przepierun, idąc do łazienki, wpadł do tej szafki razem z tym szkłem, wiecie? Przepierun jeden, ale... Dokładnie, tamtą szafę. Elegancko. Hop, sasa, jak to dobrze, że są tacy ludzie, co przyjadą mi. Patrzcie. Jest elegancko. Ja bym jeszcze się... Nie, tego nie, to nie. To chopy nie. To nie ja. Ja, bo to my dajemy na... Nie, ja, wiesz, chodziło o te drzwiczki, wiesz? A to zabieremy, bo my z tego będziemy budować ścianę, wiesz, dla... Elegancko. No teraz zapraszam na zimne, złote, gazowane. Tego nie chcę, tylko tamto. Ja. A teraz zimne, złote, gazowane, bo się chopom należy. Oczywiście kierowca wypije bezalkoholowe. Będzie kierowca? Ja nie piję już kudę tyle lot, ja nie chcę jakoś polecić. Ino brać przykład z takiego chopa, ino brać przykład. Kiedyś ich się zdarzało, co? Kasinka, pozdrowimy syczki. Jasne, pozdrawiamy. Hapsasa! Idziemy jeszcze na kuchnię, zobaczymy jak tam idą. Jak sobie pani radzi? Jest pięknie, pani Olu, pięknie, pięknie. Superancko, elegancko. Zaraz się skakujemy dzisiaj na tamte magazyny. Opróżnimy je jeszcze do końca. Zrobimy co należy i będziemy świętować. Już najbliższy piątek, kochani. Zapraszamy was serdecznie. A tu już jest, jak wspominałem, dopiero się buduje dalej. Podziękowania, dyplomy i tym podobne. Hop, sasa. Znikły szafki, które w ogóle były niepotrzebne, bo tylko tutaj zajmowałem miejsce. Więc mamy miejsce wolne. Toalety, które dzisiaj będę kończyć. Dzisiaj, jutro. Montujemy dozowniki. No i lustro dodatkowe, bo jedno lustro być nie może. No i co? No i tak wygląda. Tu już jest kanapa. Do kanapy siądzie jeszcze... stolik kawowy. Taki, że można było sobie tutaj usiąść. Tu widzę pizza da grasso. Coś ich trzeba było zjeść, a nasza kuchnia jest całkowicie wyłączona. No więc się posiedliśmy pizzą da grasso. A że znam właściciela da grasso, to sobie zamówiłem. O, wołają mnie, idę do nich. Ło! Poczno! 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 Ida. Nie sami, no z telefonem, e. Hapsasa. Co tam trzeba, dziewczyna? Do ciebie. A, jeszcze do mnie jakiś szeryf przyjechał. Miłego dzianka i do zobaczenia jeszcze dzisiaj. Trzymajcie się, hej.